NIC 211 Alu Synergia LCD to jedno z najnowszych urządzeń będących w ofercie marki Magnum. Jest to nieduży poautomat spawalniczy z aktywną funkcją Synergia, MMA i TIG Lift. Cechą charakterystyczną tego urządzenia jest duży, kolorowy wyświetlacz LCD umiejscowiony centralnie na panelu sterowania. Obok niego znajdują się dwa pokrętła i dwa przyciski. Żeby zobaczyć, jakie metody są do wyboru i jakąś wybrać, należy nacisnąć przycisk z symbolem domku, następnie kręcąc w lewo lub prawo, wybrać żądaną metodę. Do wyboru są program do spawania stali w osłonie CO2, program do spawania stali w osłonie mieszanki gazowej, program manualny, w którym wszystkie ustawienia odbywają się ręcznie, program do spawania aluminium, program do spawania drutami rdzeniowymi, na przykład drutem samoosłonowym do spawania bez gazu, program do spawania z wykorzystaniem specjalnego uchwytu szpulgan, program do MMA oraz program do spawania metodą TIG Lift. Wszystko łatwo i czytelnie. Wybór zatwierdzamy poprzez wciśnięcie któregoś z pokręteł, bądź nie musimy nic robić, ponieważ maszyna po chwili bezczynności zapamięta nasz wybór. Proszę się teraz przypatrzeć. Wyświetlacz w prosty i czytelny sposób pokazuje wszystko, co potrzeba. U góry, jaka jest ustawiona metoda? Indukcyjność, średnica drutu, dwutakt albo czterotakt, korekta napięcia. Na dole ustawiona średnica spawanego materiału, prędkość podawania drutu, wartość napięcia oraz prądu spawania. Kręcąc lewym pokrętłem korygujemy napięcie spawania. Kręcąc z kolei prawym pokrętłem ustawiamy maksymalny prąd spawania, który jest synchronizowany z grubością spawanego materiału. Przycisk z trybikiem służy do regulacji parametrów w tej linijce i są to po kolei indukcyjność, wybór średnicy drutu, dwutakt lub czterotakt oraz włączanie testowego wysuwu drutu. Szanowni Państwo, miałem przyjemność, bo to naprawdę była przyjemność, spawać tym urządzeniem. Odniosłem wrażenie niezwykłej łatwości i płynności spawania. Niemal idealny dobór parametrów, intuicyjna obsługa, przejrzysty i łatwy w obsłudze panel sterowania w mojej opinii plasują to urządzenie na pierwszym miejscu w Polsce pośród wszystkich niedużych poautomatów spawalniczych.